Dzień dobry. Witam Was tym razem na mapie Siewierz, gdzie będę strzelał czołgi. Bitwa jest w trybie z jednym punktem do przejęcia. I to jest fajnie, bo ja lubię jak jest jeden punkt. Przynajmniej na tej mapie. Mapa jest już od jakiegoś czasu w grze. Wszyscy prawdopodobnie już ją znają. Chociaż jest stosunkowo nowa. Chyba najnowsza, jaką gajdziny dodały do gry. No i tutaj jedziemy w stronę punktu A. No ale że tam drużynowych jest dużo, ja postanowiłem sobie objechać, czyli zastosować manewr, który lubię najbardziej. Przeciwnicy już zaczynają punkt przejmować, nasi tam się między domkami ustawiają. No a ja jadę dookoła. Kolejni przeciwnicy tam się pokazują na punkcie. Teraz w sumie ich jest trzech, czwarty jeszcze na dystansie. Ja za chwilę powinienem dojechać na miejscówkę, gdzie będę mógł strzelać do ich czołgów. Tutaj próbuję dojechać aż do tej uliczki następnej, bo będę miał pod lufą wszystkie te pojazdy, które wyjeżdżają na punkt. No, drużynowi już przejmują punkt A, teraz tylko chodzi o to, żeby jak najwięcej przeciwników tutaj zniszczyć. Pierwszy jest M4 Tipo, tutaj trochę w dymie stoi, no ale po pierwszym strzale już jest ciągnięty. Teraz wyjechał Challenger. Uszkodzony zamek, pierścień i załoganci wieży, poprawka. No, w puste, tam nie było co rozwalać. Jeszcze jedna poprawka i tym razem już Challenger ściągnięty. W pierwszej chwili chciałem jeszcze dalej objeżdżać, ale to jest dobre miejsce tutaj. Jak dym zejdzie, będę miał wszystkie te pojazdy, będę je trzymał w kluczu, żeby nie wyjeżdżały na punkt. No ale tu mi się pokazała PZ-4H. No i ściągnięta na hita. Jest jeszcze Tipo, który do mnie strzelił. Ja tu sobie poczekam na niego. Rykoszet. Ja odbijam strzał od Tipo, no i tym razem już Tipo ściągnięte. Tam się pokazało SU-152. Trochę muszę podjechać, żeby go zobaczyć w celowniku. Strzał. No i jest uściągnięty. No, ponieważ tu już nie ma pojazdów, które mogłyby wyjeżdżać, to ja sobie podjadę dalej. Jest Komet, Rykoszet, no i zrobiony frag. Teraz widać RL-a 44 po zielonym. No i dobrze to idzie, dobrze to idzie tutaj. Za tym blokiem stoi jakiś ich czołg, to jest M4, a tutaj się pokazał M6, ściągnięty teraz to M4 bokiem, a mnie rozwaliła Breda. Jeszcze trochę to będą do mnie strzelać z wozów drabiniastych. No trudno. Mamy punkt przejęty. Niestety na punkcie zostały tylko dwa pojazdy nasze, dlatego w tej chwili postanowiłem, że będę jechał na punkt, żeby jakoś tam
robić przewagę liczebną. Po kolei tam giną nasze pojazdy. Za to pokazują się przeciwnicy. No i już zbliżam się do punktu. Tutaj nie ma przestrzału przez to okienko. Myślałem, że tego sztuga ściągnę, ale nie spojrzałem na minimapę, nie widziałem, że on jest aż tam daleko za budynkiem. Teraz tu wyjechałem, bo myślałem, że wyjedzie ten ciężki czołg. No, ale ten ciężar zginął. No to ja sobie tutaj podjeżdżam bliżej. Po lewej stronie pokazał mi się Komet 1, który zrobił mi uszkodzenia. Teraz próbuję łapać kąty, żeby nie brać następnych uszkodzeń. Szybka naprawa. Strzał. No i tylko ściągnięta gąsienica w komecie. Po prawej stronie mi się pokazał M4A4, a komet nie wykończył. Jaki wstyd. No cóż, ostatni pojazd. Kilka naszych pojazdów stoi przed punktem, ale niestety go tracimy. Ja całą artylerię, jaką mam, 3 użycia, wszystko puszczam na A, może tam się coś uda trafić. I powoli jadę też w stronę punktu. Co prawda już przeciwnicy go nie przejmują. A jednak przejmują. No, moja artyleria coś tam zaczęła trafiać. A ja wziąłem sobie samolocik bombowca. To jest G5N1. Mam osłonę z 2 myśliwców przeciwko 1 przeciwnikowi, ale zobaczcie, co oni robią. Przeciwnik do mnie zaczyna strzelać, a moja osłona leci w drugą stronę. Ja tu rzucam pierwszą bombę na te średnie pojazdy. Dalej jest Challenger. Też poszła bomba na niego. No i jest tutaj ten komet. Ale myśliwiec przeciwnika zniszczył mi samolot i już nic nie rzucę. Tam jeszcze wpadła frag za tego Challengera, ale to wszystko, co zrobiłem bombowcem. Przeciwnicy przejęli punkty, a tutaj będą wyjeżdżać te 2 średniaki, na które rzucałem pierwsze bomby. Pierwszy jest PZ4H. No i w następnej uliczce jest kolejny pojazd, to jest Challenger i też ściągnięty jeszcze nawet przed strzałem, który miał zrobić. No i jadę dalej. Teraz już trzeba się spieszyć. Co prawda mamy dużą przewagę, już praktycznie jest po bitwie, ale nie takie bitwy się przegrywało. Drużynowi przejmują punkt, tam jest jakiś średni czołg od nich. To jest T-34-85, strzał w wieżę. I rozwalony zamek, pierścień i załoganci wieży. Poprawka. I zniszczony teciak. No w tej chwili już jest po bitwie, przejęliśmy punkt. Przejęli strefę.
Ja dostałem stalowego herosa za tą bitwę, a gajdziny ją skończyły. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki do prześledzenia. Cześć!